ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Jedes Buch in der Bibel hat eine eigene Bedeutung. Każda księga w Biblii ma swoje własne znaczenie. Gott verfolgt ein Ziel, wenn er ein Buch schreibt. Gdyż Bóg zawsze realizuje swój cel, gdy zapisywał jakąś księgę. Aber das große ist, ale największą z tego rzeczą jest to, dass jedes Buch auch zu unseren Herzen spricht. Że każda księga również przemawia do naszego serca. Wir wollen heute heute morgen nicht die Bedeutung der Offenbarung kennenlernen. Dzisiaj do południa to nie chcielibyśmy poznać gruntownie znaczenia całej księgi objawienia. Sondern wir wollen sehen, dass diese Verse auch in heute in unsere Umstände, in unsere Zeit sprechen. Ale chcielibyśmy to zauważyć, że te wiersze dzisiaj w naszych okolicznościach, w jakich się znajdujemy, mogą przemawiać również i do naszych serc. Und wir haben im Lied und auch im Gebet gesagt, gesungen. A my w pieśni, jak również też i w modlitwie, mogliśmy to wyrażać. Über unser Herz gesungen. Myśmy śpiewali o naszych sercach. Das ist die erste Stelle. To jest te pierwsze miejsce. Wir haben in der zweiten Stelle gesehen, oder wir wollen es sehen, dass der Herr auch unser Leben, unsere Umstände kennt. A również i to zauważyliśmy, że Pan zna nasze życie i okoliczności tego życia. Und wir haben auch gesungen, dass unser Blick nach oben gehen soll. I również śpiewaliśmy o tym, że nasze spojrzenie powinno być skierowane w górę. Und wir haben in der dritten Stelle gelesen: Komm hier herauf. I w jednym z tych miejsc, trzecim tym cytacie, czytaliśmy o tym, że rozległ się głos: wstąp tutaj. Das wollen wir versuchen anzuschauen. I teraz spróbujmy przyjrzeć się tym miejscom. Die erste Stelle ist aus dem Sendschreiben an Laodicea. Pierwsze miejsce jest zawarte w tym liście skierowanym do Laodycei. Das ist genau unsere Zeit. A to jest właśnie dokładnie ten czas, w którym my żyjemy. Wenn wir in die Christenheit schauen, gdy spojrzymy na całe chrześcijaństwo, dann sehen wir, der Herr Jesus ist draußen. To zauważymy, że Pan Jezus jest na zewnątrz. Und wir wollen diesen Vers zuerst für alle anwenden, die noch nicht glauben. I ten wiersz chcielibyśmy najpierw zastosować w stosunku do wszystkich tych, którzy jeszcze nie uwierzyli. Aber die eigentliche Bedeutung ist für Gläubige. Ale zasadnicze znaczenie tego wiersza to jest właśnie znaczenie dla wierzących. Wir haben das gestern schon gesehen. Myśmy już mogli to wczoraj oglądać. Dass der Jesus an die Herzenstür klopft. Że Pan Jezus puka do drzwi naszych serc. Und die Entscheidung zum Öffnen ist meine Entscheidung. A decyzja, aby otworzyć te drzwi, to zawsze leży po naszej stronie. Und wir möchten noch einmal sagen, immer wieder sagen. I my chcielibyśmy jeszcze raz powiedzieć i ciągle na nowo to powtarzać. Es ist ein großer Vorteil, hier zu sein. Że to jest dla nas wielkim zyskiem, że możemy tu być. Es ist ein großer Vorteil, wenn du noch klein bist, wenn du noch jung bist. I również i dla ciebie jest to wielkim zyskiem, jeżeli ty jeszcze jesteś w młodym wieku albo nawet małym jeszcze dzieckiem. Aber es ist nicht ein Ergebnis viel sitzen,
hier bedeutet, einen Platz im Himmel zu bekommen. Ale wiedzmy również i o tym, że to w ogóle nie zależy, to miejsce w niebie, od tego, czy będziemy tutaj wiele w tej sali siedzieli. Sondern du musst dein Herz für den Herrn Jesus öffnen. Ale wiedz, że musisz twoje serce otworzyć dla Pana Jezusa. Der Jesus sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Bo Pan Jezus powiedział, dzisiaj, jeśli słyszycie głos mój, nie zatwardzajcie serc waszych. Ich weiß nicht, ob ich morgen nach Hause komme. Ja nie wiem, czy ja jutro wrócę do swojego domu. Ich hoffe es. Mam taką nadzieję. Ich hoffe auch, ihr kommt alle gleich gesund nach Hause. Mam też i taką nadzieję, że po zakończeniu tej godziny wy też wszyscy szczęśliwie dotrzecie do swoich domów. Aber wir haben keine Garantie. Ale nie mamy w tym względzie żadnej gwarancji. Es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Gdyż zawsze pomiędzy mną a śmiercią to jest odległość tylko jednego kroku. Entscheide dich für den Herrn Jesus. Dlatego zdecyduj, aby iść za Panem Jezusem. Sag ihm deine Sünden. Wyznaj mu twoje grzechy. Er hat offene Arme für dich. On ma szeroko otwarte ramiona dla ciebie. Aber warum habe ich gesagt, dass es eigentlich für Gläubige ist, dieser Vers? Ale dlaczego ja powiedziałem, że zasadniczo ten wiersz jest napisany dla nas wierzących? Weil wir in der Gefahr sind als Gläubige. Dlatego, że my jako wierzący znajdujemy się w tym niebezpieczeństwie. Dass es in unserem Herzen Bereiche gibt, że w naszym sercu pojawią się takie przestrzenie. Da steht das Schild an der Tür privat. Na których, jeśli tam obrazowo mówimy, byłyby drzwi, to na tych drzwiach byłoby napisane obszar prywatny. Wenn ich bei euch zu Besuch bin und in ein Zimmer sehe, wo steht privat. Gdy ja jestem w odwiedzinach, na przykład u was, i widzę jakiś pokój, na którym wisi tabliczka prywatne. Ich bin interessiert, was ist hinter der Tür. To naturalnie byłbym zainteresowany, co znajduje się za tymi drzwiami. Aber wenn ich anständig bin, ale jeżeli jestem dobrze wychowany, ich gehe nicht hinein. To nie będę tam wchodził. Und der Herr Jesus geht auch nicht hinein, wenn dein Herzens, wenn eine Zeit von eine Kammer von deinem Herzen privat hat. I również Pan Jezus też nie będzie z własnej woli wchodził do takiej cząstki twojego serca, na której będzie napis prywatny zakres. Es ist interessant, alle drei Stellen haben das Wort am Anfang siehe bei uns. Jest to bardzo interesujące, że wszystkie te trzy przeczytane miejsca na samym początku właśnie mają to charakterystyczne słówko oto. Was bedeutet das? Co to słówko oznacza? Es bedeutet pass auf. To słówko oznacza uważaj. Gerade wenn wir schon als Kinder oft hier gewesen sind und vieles gut kennen. Nawet jeżeli my jako dziecko byliśmy bardzo często tu na zgromadzeniu i już wiele rzeczy dobrze znamy. Wir haben uns an vieles gewöhnt. Bo również do wielu rzeczy przyzwyczailiśmy się. Aber der Jesus ruft heute siehe. Ale Pan Jezus woła do ciebie dzisiaj oto. Pass auf. Uważaj. Ich möchte dir etwas sagen. Chciałbym ci coś powiedzieć. Das ist der erste Punkt, den wir hier sehen. Siehe. To jest właśnie pierwszy punkt, który musimy zauważyć. Słowo oto. Der zweite Punkt ist. Drugim punktem jest. Ich stehe an der Tür. Ja stoję u drzwi. Wenn bei uns der Postbote klingelt, gdy w naszym kraju zadzwoni do domu listonosz, er hat nie viel Zeit, to on nigdy nie ma zbytnio dużo czasu. Wenn wir nicht schnell zur Tür laufen, jeżeli nie podbiegniemy szybko do drzwi, er ist schon wieder weitergefahren. To okazuje się, że listonosz już odjeżdża. Wir müssen einen Tag warten, bis wir das Paket bekommen. I trzeba czekać do następnego dnia, żeby otrzymać przesyłkę, na przykład paczkę. Aber so ist nicht der Herr Jesus. Ale takim nie jest Pan Jezus. Er hat Zeit für dich. On ma zawsze czas dla ciebie. Er steht an der Tür. On stoi u drzwi. Das bedeutet, er wartet eine Zeit.
A to oznacza, że on czeka pewien czas. Du kannst nicht sagen, ich war zu langsam. Ty nie możesz powiedzieć, a byłem zbyt wolny. Dann ist es nur deine Schuld. Bo to będzie zawsze tylko twoja wina. Dritter Punkt, er klopft. I trzeci punkt to czytamy, że i kołaczę, czyli pukam. Das bedeutet, er möchte zu dir eingehen. A to oznacza, że on chciałby wstąpić do ciebie. Und dieses Klopfen kann man hören. I te pukanie można usłyszeć. Ich denke, jeder weiß in seinem Leben, wo einmal besonders man gemerkt hat, jetzt klopft er. Myślę, że każdy z was zna takie momenty w swoim życiu, o których mógłby powiedzieć, wiem, że w tamtej chwili Pan Jezus szczególnie do mnie zapukał. Was ist meine Reaktion? Ale jaka była twoja reakcja na jego pukanie? Aber er ist klopft nicht nur, ale on nie tylko puka, sondern jetzt lässt er viertens auch seine Stimme hören. Ale po czwarte, on również też i pozwala, abyśmy usłyszeli jego głos. Wenn ich einen Anruf von meiner Frau bekomme, gdy zadzwoni telefonicznie do mnie żona, dann bin ich froh, ich höre ihre Stimme. To wtedy cieszę się, że słyszę jej głos. Warum? Weil ich kenne ihre Person. Dlaczego? Dlatego, że ja znam jej osobę. Wenn euch meine Frau anruft, jeżeli by moja żona zadzwoniła do was, du denkst, es hat sich jemand verwählt. To pomyślisz sobie z pewnością, ktoś się pomylił. Aber weil ich eine Beziehung habe, ale ponieważ ja jestem w ścisłym związku z żoną, ist die Stimme für mich wertvoll. To dla mnie ten głos, który usłyszę, jest zawsze wartościowy. Ist die Stimme von dem Herrn Jesus für dich auch wertvoll? Czy głos Pana Jezusa dla ciebie jest też zawsze wartościowy? Klopft dein Herz, wenn du seine Stimme hörst? Czy mocno bije twoje serce, gdy słyszysz jego głos? Und ein Wort ist sehr wichtig hier in diesem Satz. I jedno słowo jest bardzo ważne w całym tym zdaniu. Wenn jemand meine Stimme hört. Jeśli ktoś usłyszy mój głos. Es wird jemand gesucht. Ten ktoś właśnie jest poszukiwany. Gott macht oder der Jesus macht keine Unterschiede. Pan Jezus nie robi żadnych różnic między ludźmi. Ob alt, ob jung. Czy to starszy, czy młody człowiek. Ob Frau oder Mann. Czy to niewiasta, czy mężczyzna. Ob Polnisch oder Deutsch oder Schweiz. Czy to Polak, czy Niemiec, czy Szwajcar. Wir haben alle die Möglichkeit in Verbindung zu sein mit dem Herrn Jesus. Wszyscy mamy tą możliwość, aby wejść w ten związek z Panem Jezusem. Ist jemand hier? Czy jest ktoś taki tutaj? Ich hoffe alle. Ja myślę, że wszyscy. Weil jetzt kommt der Segen, wenn wir die Tür öffnen. Dlatego, że teraz pojawi się błogosławieństwo, jeżeli my te drzwi otworzymy. Fünfter Punkt. Piąty właśnie punkt. Wenn wir die Tür öffnen, zu dem werde ich hineingehen. Bo kto otworzy drzwi, to wstąpię do niego. Er ist zum Segnen stets bereit. Gdyż Pan jest zawsze gotowy, aby błogosławić. Früher, als der Jesus hier auf der Erde war, dawniej, gdy Pan Jezus jeszcze był na tej ziemi, wir sehen, er war oft in den Häusern der Menschen. To możemy oglądać to, że często przebywał w domach różnych ludzi. Wir können ihn heute nicht mehr einladen. My niestety nie możemy go dzisiaj zaprosić. Aber trotzdem gibt es einen großen Segen, wenn wir den Herrn Jesus in das Herz aufnehmen. Ale pomimo tego jest zawsze wielkim błogosławieństwem, jeżeli my Pana Jezusa przyjmiemy do naszego serca. Er möchte nämlich mit uns essen. Mianowicie z tego powodu, że też on chciałby z nami zjeść wieczerzę. Wir haben als sechstes Punkt das Abendbrot mit ihm essen. I to jest szósty punkt, że możemy razem z nim wieczerzać. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. A to oznacza, że on chciałby z nami mieć społeczność. Ich möchte einen Nebenpunkt sagen. Chciałbym taką poboczną myśl teraz też wymienić. Kennen wir noch Essen als Familie?
Czy my znamy ten posiłek spożywany jako cała rodzina? Oder ist jeder für sich alleine? Albo może w waszych domach każdy zjada sobie samodzielnie? Es ist ein wichtiger Zeitpunkt, dass wir als Familie zusammen essen. Wiedzmy o tym, że to jest naprawdę szczególnego rodzaju błogosławiony czas, gdy my jako rodzina możemy się zebrać, aby wspólnie jeść. Dass wir erzählen, was haben wir erlebt. Abyśmy mogli sobie opowiedzieć, co w danym dniu przeżyliśmy. Und so hat auch der Jesus Interesse an dem, was wir erlebt haben. Tak też i Pan Jezus jest zawsze zainteresowany tymi sprawami, które my przeżyliśmy. Als die Jünger zurückgekommen sind von der Arbeit, gdy uczniowie wrócili ze swojej pracy, für den Herrn Jesus, wrócili z pracy dla Pana Jezusa wykonywanej, ich denke, es ist Markus 6, myślę, że to jest Ewangelia Marka, 6 rozdział, er sagt, kommt her, ruht ein wenig aus. To Pan powiedział do nich, chodźcie, odpoczniemy chwilę. Und dann haben die Jünger erzählt, was haben sie erlebt. I wtedy uczniowie zaczęli opowiadać mu wszystko to, co mogli przeżyć. Aber hier steht Abendbrot. Ale tutaj mowa jest o wieczerzy. Und in der Schweiz sagen sie Nachtessen. A w Szwajcarii jest takie określenie, że to mowa jest tutaj o jedzeniu nocnym. Das gefällt mir gut. Bardzo mi się to podoba. Das ist hier die Bedeutung in Laodicea. Bo takie właśnie jest znaczenie tego całego urywku tutaj tego zboru w Laodicei. Es ist die letzte Mahlzeit vor der Nacht. Jest to ostatni właśnie posiłek przed nocą. Der Jesus kommt bald. Pan Jezus wkrótce przyjdzie. Dann haben wir nicht mehr die Möglichkeit erleben der Gemeinschaft hier auf der Erde. Potem już nie będziemy mieli tej możliwości, aby cieszyć się i przeżywać tą społeczność tutaj, na tej ziemi. Ich möchte auch lieber im Himmel sein. Ich möchte lieber im Himmel sein. Lieber. I ja oczywiście chciałbym chętniej już przebywać w niebie. Aber Erfahrungen mit dem Herrn Jesus kannst du nur hier auf der Erde machen. Ale doświadczenia z Panem Jezusem możesz poczynić tylko tutaj, na tej ziemi. Und das ist eine Erfahrung, die gut ist, die uns näher zu ihm führt. A są to doświadczenia, które są zawsze pozytywne, które nas zawsze bliżej do niego przyprowadzają. Aber da gibt es noch einen siebten Punkt. Ale jest jeszcze też i siódmy punkt. Bei dem sechsten Punkt hatten wir gesehen, Abendbrot mit ihm essen. W szóstym punkcie mówiliśmy o wieczerzy spożywanej z nim. Aber jetzt kommt als siebtes er mit mir. A siódmy punkt to jest właśnie to, że on ze mną. Ich möchte das ganz einfach erklären. Chciałbym to bardzo prosto wyjaśnić. An einem Beispiel. Na podstawie pewnego przykładu. Wenn ihr Kinder von der Schule kommt, gdy wy dzieci przychodzicie ze szkoły, du fängst sofort an zu erzählen, was hast du in der Schule erlebt. To zaczynasz natychmiast opowiadać, co dzisiaj przeżyłeś w szkole. Du möchtest gerne erzählen, dass du Hausaufgaben hast oder was passiert ist. Ty też im może chcesz opowiedzieć, jakie otrzymałeś zadania do zrobienia w domu albo co się wydarzyło. Und deine Mutter ist für dich da. I twoja mama zawsze jest do dyspozycji dla ciebie. Aber wenn du vielleicht 10 Jahre oder 12 Jahre alt bist, ale może gdy masz już 10 czy może 12 lat, du erzählst auch noch von den Erlebnissen, to też będziesz jeszcze opowiadał o tych przeżyciach. Aber vielleicht fängst du an zu fragen, ale może w tym wieku zaczniesz się pytać, was hast du heute erlebt? Mamusiu, co ty dzisiaj przeżyłaś? Wie geht es dir? O, jak ci się dzisiaj powodzi? Was hast du gemacht? Co ty dzisiaj robiłaś? Und so ist es auch in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. I dokładnie tak samo jest też i w społeczności z Panem Jezusem. Wenn wir jung im Glauben sind, jeżeli jesteśmy młodzi we wierze, wir sagen dem Herrn Jesus, was uns beschäftigt, to mówimy chętnie Panu Jezusowi wszystkie rzeczy, którymi jesteśmy zajęci. Aber wenn wir weiterkommen im Glauben, ale gdy zaczynamy wzrastać dalej we wierze, wir fragen, Herr Jesus, was sind deine Interessen?
To zaczynamy pytać: Panie Jezu, jakie są Twoje zainteresowania? Was gefällt dir gut? Co Tobie się podoba? Der Jesus möchte, dass wir wachsen im Glauben. Bo Pan Jezus chciałby, abyśmy wzrastali we wierze. Dass seine Interessen meine Interessen werden. Aby te rzeczy, którymi On jest zainteresowany, były tymi rzeczami, którymi też i ja się zainteresuję. Möchte jeder hier bewusst sein Herz für den Herrn Jesus öffnen. Oby każdy na tej sali świadomie otworzył swoje serce dla Pana Jezusa. Gehen wir zur zweiten Stelle in Kapitel 3, Vers 8. Przejdźmy teraz do drugiego miejsca przeczytanego, trzeci rozdział, wiersz 8. Vielleicht sagst du, może ty powiesz, ich habe mein Herz geöffnet. Ja już moje serce otworzyłem. Ich möchte Gemeinschaft mit ihm haben. Ja chcę mieć z nim społeczność. Aber der Weg über diese Erde ist nicht leicht. Ale droga przez tą ziemię nie jest łatwą. Es gibt viele Schwierigkeiten. Jest wiele różnych trudności. Dann spricht dieser Vers zu deinem Herzen. To wiedz, że ten wiersz przemawia do twojego serca. Aber wir wollen zuerst den ersten Satz vor uns haben. Ich kenne deine Werke. Ale najpierw przyjrzyjmy się pierwszej części tego wiersza. Znam uczynki twoje. In Philadelphia war es eine schwierige Zeit auch. W tym liście skierowanym do Filadelfii widzimy, że mowa jest o trudnych czasach. Und so gibt es auch in unserem Leben vielleicht große Schwierigkeiten. Również też i w naszym życiu mogą pojawić się duże trudności. Vielleicht arbeitest du als Mutter mit vielen Kindern sehr viel. Może ty jako matka pracujesz z gromadką dzieci bardzo dużo. Die Kinder sehen nicht, wie viel Waschmaschinen du waschen musst. Dzieci w ogóle tego nie zauważają, ile pralek musisz w jednym dniu wyprać. Vielleicht ist manchmal auch der Mann nicht sieht nicht so viel. Może i tak się zdarzyć, że i twój mąż niewiele będzie zauważał z twojego trudu. Der Jesus kann schenken, dass wir auch offene Augen als Männer haben. Oby Pan Jezus nam, mężczyznom, podarował właśnie w tym względzie otwarte oczy. Aber jetzt sagt der Jesus, ale teraz Pan Jezus mówi do ciebie: Ich kenne deine Werke. Ja znam uczynki twoje. Ist das nicht ein großer Trost? Czy to nie jest wielką pociechą? Bei ihm ist nichts vergessen. On o niczym nie zapomina. Vielleicht hast du eine Aufgabe in der Versammlung, die niemand sieht. Może masz takie zadanie w zgromadzeniu do spełnienia, które nikt nie widzi. Jede Versammlung braucht Geschwister, die beten. Każde zgromadzenie właśnie potrzebuje takich wierzących, którzy się modlą. Aber das sieht man nicht. Ale tego przecież nikt nie widzi. Doch, man sieht es. Jednak widać to. Nicht hier auf der Erde, aber im Himmel. Nie tutaj na ziemi, ale w niebie. Ich kenne deine Werke. Znam uczynki twoje. Wollen wir nicht die Aufgaben für den Herrn Jesus weitermachen, weil er sie kennt? Czy nie chcielibyśmy właśnie z tego powodu nasze zadania dla Pana wykonywać, bo to On je widzi? In Kolosser 3 heißt es für die Arbeiter. W liście do Kolosan w trzecim rozdziale możemy przeczytać wskazówki dla pracowników, dass sie nicht dem Menschen dienen in Augendienerei, aby oni nie służyli tylko z tego powodu, że ludzie ich widzą, sondern dem Herrn, ale aby służyli szczerze Panu. Kolosa 3, list do Kolosan, trzeci rozdział, Vers 22 in der Mitte und 23. 22 wiersz, druga połowa i 23 wiersz. List do Kolosan, trzeci rozdział, od połowy, 22 wiersz. Służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi. Unser Arbeitgeber ist nicht
ein Mensch, sondern der Herr. Naszym pracodawcą nie jest człowiek, tylko nasz Pan. Das wollen wir nicht vergessen. Nigdy o tym nie zapominajmy. Aber jetzt sagt wieder, siehe, pass auf. Ale nagle on teraz mówi, oto, uważaj. Ich habe eine geöffnete Tür. Ja mam otwarte drzwi. Die erste Tür war die Tür des Herzens und sie war verschlossen. Pierwsze drzwi to były drzwi naszego serca i one były zamknięte. Hier haben wir eine Tür, die geöffnet ist. Tutaj widzimy drzwi, które są otwarte. Ich möchte es mit anderen Worten sagen. Chciałbym to wyrazić innymi słowami. Als Menschen sehen wir oft keinen Weg. My jako ludzie bardzo często nie widzimy drogi wyjścia. Aber der Glaube sagt, ale wiara mówi, es gibt einen Weg. Jest jedna droga. Wollen wir das in unseren Herzen festhalten? Chciejmy to zawsze mocno trzymać w naszych sercach. Manchmal ist es wie ein hoher Berg vor uns. Czasami jest to tak, jak gdyby przed nami stała wielka góra. Wie soll es weitergehen? I nie wiemy, jak dalej ma pójść w naszym życiu. Aber der Jesus ruft dir und mir zu. Ale Pan Jezus woła do ciebie i do mnie. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür. Oto są przed tobą otwarte drzwi. Es ist auch sehr schön, diese Verbindung zu sehen zu Philadelphia. Jest to bardzo piękne, gdy przyjrzymy się tym związkom w tej Filadelfii. Die Gläubigen früher waren in den kirchlichen Systemen. Dawni wierzący znajdowali się w tych różnych kościelnych systemach. Sie wurden entfernt aus den Kirchen. I zostali z tych kościołów wyłączani. Sie wurden gelöscht aus den Kirchenbüchern. Zostali wykreślani całkowicie z rejestrów kościelnych. Und jetzt ruft der Jesus, ich habe eine geöffnete Tür. Ale teraz do nich Pan Jezus woła, ja mam otwarte drzwi. Es gibt auch heute einen Weg, wie wir uns versammeln können. Również i dzisiaj jest taka droga, na której wiemy, jak się zgromadzać. Und er sagt, die niemand zu schließen vermag. I dalej dodaje do tego, których nikt nie może zamknąć. Wenn der Jesus einen Weg gibt, jeżeli Pan Jezus daje jakąś drogę, niemand kann ihn verschließen. To nikt nie może jej zamknąć. Und jetzt geht dieser Vers weiter mit dem Wort denn. I ten wiersz dalej jest kontynuowany od małego słówka bo albo gdyż. Und er sagt drei Punkte, die er loben kann. I wymienia tutaj trzy punkty, które godne są pochwały. Das erste ist, du hast eine kleine Kraft. Pierwszym punktem jest to, niewielką masz moc. Das ist Lob? To jest pochwała? Wenn ich zu dir sage, du hast eine kleine Kraft? Jeśli do ciebie powiem, że ty masz mało siły, du bist enttäuscht, oder? To może jesteś zawiedziony, że ci tak powiedziałem, nieprawdaż? Aber wir wollen nicht vergessen, in welcher Zeit wir leben. Ale my nigdy nie zapominajmy, w jakim czasie my żyjemy. Es ist nicht die Zeit großer Dinge. Gdyż żyjemy w czasach, które nie są czasami wielkich rzeczy. Wir müssen auch die Zeit, in der wir leben, richtig einschätzen. My musimy również też i dobrze, właściwie oceniać te czasy, w których żyjemy. Aber es heißt nicht, du hast keine Kraft. Bo tu nie jest napisane, że nie masz mocy. Es ist kleine Kraft. Jest mała moc. Aber es ist Kraft. Ale to jest moc. Das wollen wir niemals vergessen. I o tym nie zapominajmy. Diese Kraft ist vor der Welt nicht wichtig. Ta moc przed tym światem, czy w obliczu tego świata, nie jest ważna. Aber es ist die Kraft von Gott. Ale jest to moc od Boga. Und das wollen wir nie vergessen. I nigdy o tym nie zapominajmy. Es ist kleine Kraft. Jest to mała moc. Aber es ist Kraft von Gott. Ale jest to moc dana przez Boga.
Der zweite Punkt ist, a drugim punktem to to, du hast mein Wort bewahrt. Jednak zachowałeś moje słowo. Was bedeutet das? Co to oznacza? Bedeutet es, du weißt genau, in welchem Regal deine Bibel liegt? Czy to oznacza, że ty wiesz dokładnie, na której półce z książkami jest położona twoja Biblia? Nein, bewahren bedeutet es als wertvoll erachten. Nie, zachowywać to znaczy uważać, że ta księga jest dla mnie wartościowa. Kann der Jesus das auch von uns sagen? Czy to może, mógłby Pan Jezus też w stosunku do nas powiedzieć? Du hast mein Wort bewahrt. Ty zachowałeś moje słowo. Kennen wir die Wahrheit über die Person des Herrn Jesus? Czy my znamy tą prawdę dotyczącą osoby Pana Jezusa? Ewiger Sohn, ten wieczny Syn, Mensch geworden, który stał się człowiekiem, gestorben, zmarł, begraben, pogrzebany został, auferstanden, zmartwychwstał, zu Rechten des Herrn, zu Rechten Gottes erhöht, i wywyższony po prawicy Bożej. Das sind wichtige Worte, die wir bewahren müssen. To są bardzo ważne słowa, które musimy zachować. Die wir immer wieder lesen müssen. Które ciągle na nowo musimy czytać. Das ist wertvoll für den Herrn Jesus. Gdyż to jest bardzo wartościowe dla Pana Jezusa. Der dritte Punkt ist, und meinen Namen nicht verleugnet. I trzecim punktem jest to, i nie zaparłeś się mojego imienia. Das ist auch ein großer Trost, wie Gott sich ausdrückt. To jest wielką pociechą, w jaki sposób Bóg się wyraża. Ist es nicht schöner, oder wäre es nicht schöner gewesen, er hat geschrieben, du hast meinen Namen bekannt? Czy nie byłoby to piękniejsze, gdyby było tu napisane, że ty wyznałeś moje imię? Warum sagt er es so? Dlaczego jest to tak sformułowane? Ich glaube, weil er uns zeigen möchte. Ja myślę, że on chciałby nam pokazać. Er weiß auch, in welcher Zeit wir leben. Że on również dobrze wie, w jakich czasach my żyjemy. Es ist eben die Zeit kleiner Dinge. Mianowicie w czasach tych niewielkich rzeczy. Es ist nicht einfach, den Namen des Herrn Jesus zu bekennen. Gdyż nie jest to łatwe, aby wyznawać imię Pańskie. Und wenn wir es machen, die Menschen lachen vielleicht. I gdy to uczynimy, to może być i tak, że ludzie nas wyśmieją. Und so sagt Gott jetzt, es ist schon gut für mich, ich sehe es, wenn du ihn nicht verleugnest. I dlatego Bóg tutaj mówi, jest już dobrze, ja to uznam, żebyś przynajmniej nie zaparł się mojego imienia. Möchte es so sein, dass wir seinen Namen nicht verleugnen. Oby tak było zawsze, abyśmy nigdy nie zaparli się jego imienia. Name bedeutet nicht nur Herr Jesus. To imię to nie tylko to jest te brzmienie Pan Jezus, sondern Name bedeutet Person. Ale to imię to oznacza również osoba. Wenn ich jetzt einen Namen rufe, jeżeli bym teraz zawołał, powiedział jakieś imię, viele Personen reagieren nicht. Wiele osób by nie zareagowało. Aber wenn einer so heißt, wie ich rufe, ale jeżeli ktoś by właśnie akurat miał takie imię, jakie ja teraz zawołam, er erschrickt vielleicht. To może by się trochę przeraził. Und so ist immer wichtig, wenn der Name vorkommt. I dlatego zawsze jest to ważne, aby to imię było wymienione. Ist die ganze Person gemeint. To wtedy mówimy o całej osobie. Ich habe das erlebt, als wir unsere Kinder bekommen haben. Ja to przeżyłem, gdy nam urodziły się dzieci. Wir haben zusammen überlegt, welches Namen sollen die Kinder bekommen. I wspólnie z żoną się zastanawialiśmy, jakie nadać imiona naszym dzieciom. Und ich habe einen Namen vorgeschlagen. Ja zaproponowałem jakieś imię. Meine Frau hat gesagt, nein, ich denke immer an. I moja żona powiedziała, nie, bo ja zawsze pamiętam o tym. Wir sehen, Name ist in Verbindung mit einer Person.
I z tego widać, że to imię zawsze łączy się z jakąś tam osobą. Und so bedeutet es auch hier, den Namen nicht verleugnen, seine Person. Tak też i takie jest znaczenie tego wiersza, mojego imienia, to znaczy nie zaparłeś się mojej osoby. Wir finden eine Parallele in der Zeit von Elia. Takie porównywalne zdarzenie możemy również przytoczyć z czasów życia Eliasza. Es war auch eine schwere Zeit. Były to bardzo trudne czasy. Und dann heißt es, dass Elia geglaubt hat, ich bin alleine übrig geblieben. I tam czytamy w jednym z wierszy, że Eliasz myślał o samym sobie, ja pozostałem tylko jeden z całego Izraela. Und er sagt, Gott sagt dann in 1. Könige 19, a Bóg powiedział do niego w pierwszej księdze królewskiej w 19. rozdziale, 1. Könige 19, Vers 18, w 18. wierszu, pierwsza królewska 19:18. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7000 tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Möchten wir zu denen gehören, die den Namen des Herrn Jesus nicht verleugnen. Obyśmy właśnie należeli do tych, którzy nie zaparli się imienia Pana. Gehen wir zum dritten Punkt, der dritten Tür. I przejdźmy teraz do trzeciego opisu drzwi. Wir haben gesehen, wir wollen unser Herz für den Herrn Jesus öffnen. Myśmy już o tym powiedzieli, że chcemy nasze serca otwierać dla Pana Jezusa. Wir haben gesehen, es gibt einen Weg für den Gläubigen. Myśmy również o tym wspomnieli, że jest taka droga, którą może iść wierzący. Aber trotzdem sind die Umstände manchmal nicht einfach. A pomimo tego okazuje się, że czasami okoliczności nie są łatwe. Deswegen ruft der Jesus dir heute auch zu. I to właśnie dlatego Pan Jezus dzisiaj kieruje do ciebie te słowa wezwania. Komm hier herauf. Pójdź tutaj. Das ist natürlich die Bedeutung für Johannes gewesen. Naturalnie to słowo miało znaczenie dla Jana. Er sollte in den Himmel gehen und etwas sehen und aufschreiben. On miał wstąpić do nieba, aby potem coś zapisać. Aber der Jesus möchte auch heute uns zurufen. Ale Pan Jezus chciałby również i do nas zawołać, dass wir uns mehr mit dem Himmel beschäftigen. Abyśmy zaczęli więcej zajmować się niebem. Wenn etwas vor uns steht, was uns sehr wichtig ist, jeżeli przed nami znajduje się coś, co jest dla nas bardzo ważne, zum Beispiel fahren wir zum ersten Mal vielleicht nach Amerika, może po raz pierwszy w życiu pojedziemy do Ameryki, ich sammle Informationen, to zaczynam zbierać informacje, ich schaue vielleicht, wo ist es, ja zaczynam patrzeć na mapę, gdzie to jest. Wie ist die Jahreszeit? Wie ist das Wetter? Zaczynam się interesować, jaka pora roku tam jest, jak teraz tam może być, jaka pogoda tam teraz może być. Aber ich bin vielleicht nur eine Woche oder zwei Wochen da. Ale może tam spędzę tylko tydzień albo dwa. Aber was investiere ich schon vorher, damit ich genau Bescheid weiß? Ale ile muszę wcześniej zainwestować, aby dokładnie dowiedzieć się, co mnie tam spotka? Im Himmel sind wir ewig. A w niebie my przecież będziemy przebywali wiecznie. Was investieren wir heute für die Ewigkeit? Co my dzisiaj inwestujemy dla wieczności? Der Jesus ruft, komm hier rauf. Pan Jezus zawołał do niego, wstąp tutaj. Das hat noch einen anderen Effekt. To również i pociąga za sobą i następny efekt. Wenn wir hier auf der Erde um uns her schauen, bo gdy my tutaj wokoło nas, na tej ziemi się rozglądniemy, dann haben wir Froschperspektive, sagen wir bei uns. To wtedy będziemy mieli takie bardzo niskie z żabiego punktu widzenia perspektywę. Wenn ein kleines Kind hier steht,
Gdyby małe dziecko teraz stanęło tu obok nas, und wir beten zusammen, dann muss sie überall immer hochschauen. I my byśmy stali i modlili się, to dziecko zacznie się rozglądać i w górę wszędzie patrzeć. Sie sieht nur Hosenbeine oder Röcke. I to dziecko na wysokości swoich oczu będzie tylko widziało albo spodnie, albo spódnicę. So ist das bei uns manchmal auch. I tak w naszym przypadku też bardzo często wygląda. Wir sehen nur Berge. My widzimy przed sobą tylko góry. Und jetzt sagt der Jesus, komm hier herauf. A teraz Pan Jezus powiedział do Jana, wstąp tutaj. Von der Froschperspektive zur Vogelperspektive. Z tej żabiej perspektywy do perspektywy ptaka. Wenn du jeden Tag mit den Augen des Himmels siehst, jeżeli będziesz spoglądał na każdy dzień oczami z niebios, dann sind die Probleme nicht weg. To naturalnie nie znikną problemy, aber du hast einen anderen Blickwinkel. Ale ty będziesz miał po prostu inną perspektywę, inny kąt widzenia. Wenn ich weiß, in einem halben Jahr ist die Schule für mich fertig, jeżeli ja wiem, że za pół roku skończy się dla mnie szkoła, es ist anders, als wenn ich weiß, ich muss noch 10 Jahre zur Schule gehen. To całkiem inaczej to wygląda, jeżeli by ktoś inny miał przed sobą taką perspektywę, że jeszcze 10 lat by musiał chodzić do szkoły. Und so ist es auch, wenn wir mehr uns mit dem Himmel beschäftigen. I dokładnie tak jest też z nami, jeżeli będziemy się więcej zajmowali niebem. Und was sehen wir im Himmel? I co wtedy zobaczymy w niebie? Wir sehen jetzt in Kapitel 5 einen Thron. I teraz widzimy w piątym rozdziale tron und ein Buch. I pewną księgę. Dieses Buch ist das Buch der Wege und Ratschlüsse Gottes mit dieser Erde. Ta księga to jest księga wszystkich dróg i postanowień Bożych dotyczących tej ziemi. Es ist schon fertig geschrieben. Ona już jest cała zapisana. Und Johannes sieht niemand, der dieses Buch öffnen kann. I Jan nie widział nikogo, kto mógłby tą księgę otworzyć. Und deswegen weint er. I to z tego powodu on tutaj zapłakał. Er ist, glaube ich, der einzige Mensch, der im Himmel geweint hat. Myślę, że on jest jedynym człowiekiem, który był w niebie, który zapłakał. Und jetzt kommt ein Ältester. I teraz podchodzi do niego jeden ze starców. Und sagt zu ihm, weine nicht. I powiedział do niego, nie płacz. Siehe, es hat überwunden. Oto ktoś zwyciężył. Hier sehen wir schon wieder dieses Wort siehe. Znowu tutaj znajdujemy to słówko oto. Pass auf. Czyli uważaj. Weil es ist jemand nötig, der die Kraft hat, das Buch zu öffnen. Dlatego, że jest ktoś potrzebny taki, kto by miał tą moc, aby tą księgę otworzyć. Wir sehen das in Vers 3, vermochte das Buch zu öffnen. Tak czytamy w wierszu trzecim, nie, aby ktoś mógł otworzyć tą księgę. Und zweitens, es musste auch jemand sein, der würdig ist. Ale po drugie, musi być ktoś taki, który jest godzien tą księgę otworzyć. Weil das Problem ist, wenn dieses Buch geöffnet wird, bo problemem jest to, że gdy ta księga zostanie otworzona, es musste nicht gelesen werden, to z tej księgi nie trzeba niczego czytać, sondern ausgeführt werden. Ale z tej księgi trzeba wykonywać te czynności. Aber wir können diesen Blick jetzt schon haben. Ale my możemy to spojrzenie już tutaj posiadać. Wir sind hier auf der Erde. My jesteśmy tutaj na tej ziemi. Mit dem verbunden. I to połączeni z tym. Der vermag. Który jest w stanie. Und der würdig ist. I który jest godzien to zrobić. Er wird einmal alles bezüglich der Erde ausführen. On kiedyś wszystko, co dotyczy tej ziemi, do końca wypełni. Aber er lenkt auch jetzt schon unsere Schritte. Ale on już i teraz kieruje naszymi krokami. Wen sieht Johannes? I jak Jan się rozejrzał, to kogo zobaczył? Es hat überwunden der Löwe. Zwyciężył lew.
Was ist der Löwe für ein Tier? Jakiego rodzaju zwierzęciem jest lew? In Sprüche 30 heißt es, er ist der König der Tiere. W Przypowieściach w 30 rozdziale jest napisane, że lew jest królem wszystkich zwierząt. Liebes Kind, kochane dziecko, bist du ein Eigentum des Herrn Jesus? Czy jesteś własnością Pana Jezusa? Dann gehst du mit einem Löwen in die Schule. To wtedy ty idziesz do szkoły razem z lwem. Wollen wir uns daran erinnern? Czy nie chcielibyśmy sobie ciągle o tym przypominać? Noch einmal, es bedeutet nicht, dass du immer gewinnst. Jeszcze raz powtarzam, to wcale nie oznacza, że zawsze będziesz zwyciężał. Aber es gibt Schwierigkeiten, die niemals zu groß sind für einen Löwen. Ale wiedz o tym, że są takie trudności, które nigdy nie będą przekraczały możliwości lwa. Das wollen wir nie vergessen. Nigdy o tym nie zapominajmy. Und jetzt dreht sich Johannes um. I teraz Jan odwraca się. Und was sieht er? I kogo on widzi? Ein Löwe? Czy widzi lwa? Nein. Nie. Ein Lamm wie geschlachtet. Widzi baranka jakby zabitego. Ich möchte auf eine Schönheit in der Offenbarung hinweisen. I chciałbym teraz wskazać na wielką piękność w Księdze Objawienia. Welcher Name des Herrn Jesus oder welcher Titel des Herrn Jesus kommt am häufigsten in der Offenbarung vor? Jaki tytuł Pana Jezusa najczęściej jest wymieniany w Księdze Objawienia? Was würdet ihr sagen? Co byście proponowali? Herr Jesus? Pan Jezus? Nein. Nie. Lamm. Baranek. Und es ist sogar die kleine Form. Es ist eigentlich Lämmlein. I w zasadzie jest to jeszcze baranek w tej zdrobniałej formie, czyli jagniątko. Wenn ich richtig erinnere, 28 Mal. Jeżeli dobrze sobie przypominam, to jest ten baranek wymieniony w tej księdze 28 razy. Wir wissen, es ist der Löwe. My wiemy, że to jest ten lew. Aber die Menschen denken, es ist das Lämmlein. Ale ludzie myślą, że to jest takie jagniątko. Und Gott will in der Offenbarung zeigen, a Bóg chce właśnie w tej księdze objawienia pokazać, das Lämmlein, was ihr verachtet habt, że to jagniątko, którym wy pogardziliście, das wird einmal alles ausführen, was ich geplant habe. Ono kiedyś wszystko spełni, co ja zaplanowałem. Alle Könige der Erde, alle Kaiser, wszyscy królowie i cesarzowie tej ziemi, müssen einmal vor diesem Lamm erscheinen. Muszą kiedyś stanąć przed tym barankiem. Aber für uns hat es noch eine viel größere Bedeutung. Ale dla nas ma to o wiele większe znaczenie. Es ist das Lamm wie geschlachtet. Bo tutaj jest napisane baranek jakby zabity. Im Himmel wird niemals nichts an die Erde erinnern. W niebie nikt i nigdy nie będzie sobie przypominał rzeczy z tej ziemi. Wir haben keine Brille mehr. Nie będziemy już mieli okularów. Wir haben kein Hörgerät. Nie będziemy mieli już aparatów słuchowych. Wir brauchen nichts, kein Medikament. Nie będziemy potrzebowali żadnych lekarstw. Alle Narben oder etwas, was an diese Erde erinnert, ist weg. Wszystkie blizny, które są na naszym ciele, które przypominałyby o ziemi, wszystkie znikną. Aber es gibt eine Person, ale będzie taka jedna osoba, die Narben hat, która będzie miała właśnie tam te blizny po ranach. Es sind die Narben in den Händen und in den Füßen und in der Seite des Herrn Jesus. To są właśnie te ślady tych ran Pana Jezusa w Jego dłoniach, w Jego stopach i w Jego boku. Und dieses Wort Lamm wie geschlachtet bedeutet, i te słowo baranek jakby zabity, to oznacza, dass es so ist, als ob es gestern passiert ist.
że to tak będzie wyglądało, jak gdyby dopiero co wczoraj się to stało. Jede Erinnerung an diese Erde ist vorbei. Wszelkiego rodzaju wspomnienia dotyczące tej ziemi, wszystkie przeminą. Aber die Erinnerung an Golgatha, ale to wspomnienie o Golgocie ist so frisch, als wenn es gestern wäre. Będzie zawsze takie świeże, jak gdyby to stało się dopiero wczoraj. Ist das auch heute für mich so? Czy i dzisiaj dla mnie codziennie tak jest? Oder haben wir uns an Golgatha gewöhnt? Albo może już przyzwyczailiśmy się do Golgoty. Dann sagt der Jesus zu dir wie zu Thomas. I wtedy Pan Jezus mówi tak jak do Tomasza. Komm, leg deinen Finger in meine Hand. Podejdź i włóż twój palec w rany na moich dłoniach. Wollen wir nie vergessen, wir sind verbunden mit dem Löwen. Nigdy nie zapominajmy, jesteśmy połączeni z tym lwem. Aber es ist der, der für uns auf Golgatha für unsere Sünden gestorben ist. Ale to jest ten, który dla nas tam na Golgocie umarł. Und wir sehen, dass am Ende dieses Absatzes, i widzimy to pod koniec przeczytanego urywku, als die Ältesten das sehen, gdy wszyscy starcy już to widzieli, in Vers 8, w wierszu 8 czytamy, sie niederfallen und anbeten. Oni upadli przed barankiem i oddali mu pokłon. Damit müssen wir nicht warten, bis wir im Himmel sind. Aby to uczynić, nie musimy czekać do tej chwili, gdy będziemy w niebie. Wir wollen jetzt schon singen Anbetung dir, dem Lamme. Już teraz chciejmy śpiewać całym sercem uwielbienie niech będzie Tobie, baranku. Öffnen wir ihm sein Herz? Czy otwieramy nasze serca dla Niego? Vertrauen wir ihm, er hat einen Weg? Czy ufamy Mu, że On ma dla nas dobrą drogę? Und gehen wir mehr nach oben? I czy więcej już chodzimy teraz do góry, do nieba? Und beschäftigen uns mit dem Himmel? I zajmujemy się tym niebem? Dort ist ein Mensch schon am Ziel angekommen. Bo tam znajduje się taki człowiek, który już doszedł do celu. Und bald sind wir auch dort. I wkrótce i my tam będziemy.